Na początku na Tomku pokażę, jak się je robi. Pierwszy to będzie trik w sumie tak nastający. Teraz pokażę. Trzeba trzymać piłkę na karkach. To jest naprawdę bardzo łatwe. To jest kwestia ułożenia właśnie ciała. Ważne jest to, żeby patrzeć przed siebie. Plecy są mniej więcej pod kątem prostym do nogu ustawione. I na szyi tworzy nam się taki mały dołek, gdzie piłka się utrzymuje bez problemu. Zapraszamy pierwszego chętnego. Tutaj już chyba profesjonalista przyszedł. Wiesz co, ja ci może pomogę. Jest dobrze. Brawa, 3 sekundy był. Trik zaliczony. Kolejnym trikiem to będzie już taka kombinacja. Będzie znacznie lepiej wyglądało. Polega to na podrzuceniu piłki. To jest pierwszy krok. Drugi krok to jest obrócenie nogi na zewnątrz, wokół piłki. A trzeci, pokaż Tomku. Uderzenie głową po piłki. Okej, teraz nie ma pierwszego chętnego. Brawa, super. Okej, to były już dwa style freestyle'u futbolowego. Air i upper. A teraz będzie sit-down. To są triki na siedząco, a głównie podbijanie na początek. Jeżeli chodzi o to podbijanie, ważne jest to, żeby stopa była sztywna. Musimy utrzymać sztywno. I podbijamy środkową część. Już popis Tomka, tego nie będziemy robić na razie. Pierwszy trik. Super. Sześć podbić, całkiem nieźle. Szesnaście. A może teraz znajdzie się jakaś chętna pani? To nie jest takie trudne, naprawdę wychodzi. A może tutaj panie? Zapraszamy. Jesteś chętna? Do trików? Jesteś. Jeden trik. Dasz się i w tym dość. Potrzebujemy odważnej osoby. Odważnej dziewczyny. No, śmiało. Brawo na zakręta. O, no, ważne. Nie będzie trzeba strzemiać butów. Okej, okay, trik bez butów. Tak zaprezentuję, to będzie ten początkowy trzymanie na karku. Trzeba pochylić się do przodu, dobra, patrzymy przed siebie, kładziemy piłkę na karku i ręce tak szeroko. I przed siebie. Brawa! Ile metrów będzie? No, mały zbęd. Super, świetnie, wielkie brawa. Dzięki. Okej, okay, to by było na tyle warsztatu. Dziękujemy wam za brawa, klaski. Obrońcy tytułu. Zbigniew Rogowy. Huragan Krawczyna.
zapraszamy Paul Bunnan. Skóra, tam dziewczyny. Pierwsze miejsce, bardzo bardzo.